Cześć YouTube, co słychać? Witamy na kanale Na Gapę, a witamy Was w Islandii, gdzie chcielibyśmy pokazać Wam topowe atrakcje, które z całego serca polecamy. Zapraszamy na wspólną podróż! Ten park narodowy to miejsce ważne nie tylko ze względów historycznych, bowiem stykają, a raczej rozchodzą się tutaj dwie płyty tektoniczne, euroazjatycka i amerykańska. Główną atrakcją jest przemieszczanie się pomiędzy nimi. Geyser Strokur wybucha średnio co 10 minut, więc na idealne zdjęcie trzeba chwilę poczekać, ale efekt jest tego wart. Nad wodospad prowadzą dwie ścieżki i chyba zdecydowanie lepiej wybrać tą schodzącą w dół, ponieważ wtedy będziemy mieli go na wyciągnięcie ręki. Wracając ze zwiedzania Złotego Kręgu, nie możecie odmówić sobie kąpieli w tej gorącej rzece pod Reykjavikiem. Uwierzcie, że nie da się lepiej zakończyć takiego wieczoru. Wodospad Seljalandsfoss. Choć nie jest on najwyższy ani najsilniejszy, to wyróżnia go fakt, że można przejść jaskinią za nim. Także zapinamy kurtki, zakładamy ortaliony, bo szykujemy się na niezłe tłuknięcie. Ten opuszczony basen jest jedną z bardziej rozpoznawalnych atrakcji, ponieważ wzmianki o nim pojawiały się w wielu przewodnikach i magazynach turystycznych. Sam zbiornik jest dosyć wiekowy i działa nieprzerwanie od prawie 100 lat. Pagil, oprócz zapierających dech w piersiach widoków, może zaoferować nam jeszcze jedno. Mianowicie spożycie posiłku w jadalni, która znajduje się w tutejszej jaskini. Plaża jest równie piękna i fotogeniczna, co zdradliwa i niebezpieczna. Będąc tutaj, trzeba szczególnie uważać na fale, które potrafią zaskoczyć i cofać się do oceanu z ogromną siłą. Mamy dużo szczęścia, że szlak ten został ponownie otwarty, ponieważ jeszcze do niedawna przez ogromny napływ turystów ten szlak był zamknięty i nie można było tutaj swobodnie się przemieszczać. Było to spowodowane teledyskiem, który był tutaj kręcony przez niejakiego Justina Biebera.
W tym miejscu nie brakuje atrakcji. Szlaki krzyżują się ze sobą. Można wybrać szlak z widokiem na jezior Lodowca, albo taki, który prowadzi nas do wodospadu z bazaltowymi kolumnami. Można też połączyć oba te szlaki i zobaczyć dwie rzeczy naraz, tak jak my to robimy. Kanion Mula Gljúfur to dosyć ukryta atrakcja Islandii, ponieważ nie doprowadzi nas tutaj nawigacja, a i przewodniki nie wspominają o tym miejscu. Jeśli jednak dobrze poszukacie, dowiecie się, jak tu trafić, a myślę, że warto, bo to jeden z najpiękniejszych kanionów tej wyspy. Zatoka Lodowcowa i znajdująca się obok diamentowa plaża to czołowe atrakcje południowej części wyspy. Nic w tym dziwnego, bo to właśnie tutaj można się poczuć jak na biegunie północnym, ale trzeba przyznać, że wszystko zależy od pogody. Jeszcze przed chwilą nic, zupełnie nic nie było tu widać. Na wschodniej części Islandii są od siebie mocno oddalone, dlatego warto rozejrzeć się za miejscem na postój. Nam nie udało się znaleźć piękniejszego niż ta plaża. Hengifoss jest trzecim najwyższym wodospadem Islandii, ale nie to jest jego cechą charakterystyczną. Przyciąga on bowiem tłumy turystów z powodu poziomych czerwonych linii znajdujących się na ścianie, po której ścieka wodospad. Ten kanion z każdej perspektywy wygląda pięknie, ale zdecydowanie najlepiej tu, od dołu. Dlatego zamiast decydować się na taras widokowy na górze, wybierzcie ścieżkę prowadzącą w głąb kanionu. Hengifoss to najpotężniejszy wodospad Europy. I mimo, że w okolicy są jeszcze dwa wodospady, to tylko przez ten przepływa prawie 200 metrów sześciennych wody na sekundę. To obszar geotermalny pełen bulgoczących i dymiących kraterów. Możecie tu poczuć, i to dosłownie, jaka siła drzemie pod ziemią. Godafoss oznacza dosłownie wodospad bogów, a nazwa ta nawiązuje do pewnego wydarzenia historycznego, bowiem kiedy Islandia przyjmowała chrześcijaństwo, to właśnie w tym miejscu symbolicznie pozbyto się posągów pogańskich bożków, zrzucając ich z wodospadu. Akureyri jest drugim co do wielkości miastem Islandii. To również ulubione miejsce studentów i artystów, a jego swojski portowy klimat sprawia, że warto zatrzymać się w nim na dłuższą chwilę.
W zachodniej części Islandii znajduje się wiele gorących źródeł. Nam szczególnie przypadło do gustu to jedno konkretne. Jest niewielkie, woda nie jest najgorętsza, pomieści zaledwie kilka osób, ale klimatyczna przebieralnia dodaje uroku. Na Islandii kręcono bardzo wiele filmów światowej klasy. Stworzono nawet mapę z miejscami, która pokazuje nam dokładne punkty i dokładne sceny, w których były kręcone dane filmy. Podlinkujemy Wam w opisie filmu. Ale dla nas najważniejszym filmem, który nieco zainspirował nas do tej podróży po Islandii, było Sekretne życie Waltera Mitty. Pamiętacie scenę, w której główny bohater biegł do helikoptera, udając się w dalszą podróż? Była nagrywana właśnie w tym miejscu. To najbardziej obfotografowana góra Islandii i choć to pocztówkowe wzniesienie ma zaledwie 400 metrów, wejście należy do trudnych i ryzykownych, a tą wspinaczkę zaleca się tylko osobom doświadczonym. Krater wulkanu Saxhol jest atrakcją równie ciekawą, co łatwo dostępną. Rzadko kiedy możemy bowiem z samego parkingu wejść aż na szczyt. Warto więc wykorzystać okazję i zajrzeć w głąb wygasłego wulkanu. Chociaż też bardzo zatłoczony. Naokoło nas latały przeróżne gatunki ptaków, ale to, co dla mnie najważniejsze, na sam koniec czekała nas nagroda, czyli Skyrcake, właśnie w tym miejscu, na zakończenie szlaku. Ciekawostką jest fakt, że krajobraz Islandii jest w ciągłym procesie twórczym i tak na przykład wodospad, który dzisiaj oglądamy, przez wiele lat uznawany był za najwyższy na wyspie. Do czasu, kiedy topniejący lodowiec odsłonił kolejny. Być może za parę lat ten ranking czołowych atrakcji ulegnie kolejnemu przetasowaniu i będziemy skupiali się już na zupełnie innych, nieznanych dzisiaj nam miejscach. Tego miejsca nie opisano jeszcze w żadnym przewodniku, a mimo to tłumy turystów napływają tu, licząc na spektakularną erupcję. W rzeczywistości trzeba mieć jednak sporo szczęścia i cierpliwości, aby móc cieszyć się widokiem żywo-czerwonej lawy wypływającej z wulkanu. Reykjavik to najbardziej wysunięta na północ stolica świata. Mało miasteczkowa i nowoczesna zarazem. Choć miasto to rzadko kiedy stanowi atrakcję samą w sobie, trzeba przyznać, że jest niepowtarzalne. Szlak Laugavegur niezmiennie uważany jest za jeden z najpiękniejszych na świecie. Wraz z przedłużającym go szlakiem Fimvorduhal stworzą 80-kilometrową trasę prowadzącą przez typowo islandzką mozaikę krajobrazów. Filmową relację z sześciodniowej wędrówki tymi szlakami znajdziecie na naszym kanale.